Rafał Kijęciuk dla portalu Fightsport. Witaj, Rafał. Cześć. Mam tutaj taki zeszyt. Wypisałem sobie po kolei kategorie. Jak wszyscy widzą, tak to wygląda. Tak z grubsza. No i wyszło mi odkrycie roku, Rafał Kijęciuk. Prawidłowo? Nie wiem, jak ludzie powinni oceniać, że to wszystko złakowie, to ja tam nie lubię siebie oceniać, nie lubię sobie mówić, więc jeżeli ktoś twierdzi, że jestem odkryciem roku, to bardzo miło. Gratulujemy. Słuchaj, trzy walki wygrane poniżej minuty, trzy pierwsze, które w tym roku toczyłeś. Kolejne walki, siedem pojedynków zakończyłeś po prostu w imponującym stylu i tutaj nie ma jakby niczego do dodania. To są walki zakończone przed czasem. Tego tak naprawdę poza Danielem Omielańczukiem, który stoczył 9 walk w ciągu roku, chyba nikt nie dokonał, więc chyba słusznie. Nie wiem. Wiem, że na pewno, że Daniel zrobił więcej walk i tam mówię chyba Michał Andryszak, podobną liczbę w rok. Nie interesowałem się aż tak bardzo tym tematem. Duży przeskok między tymi pojedynkami na lokalnych galach, a później międzynarodowe walki w M1 Global, to jednak jest duże obciążenie psychiczne. Jak w ogóle to wytrzymałeś? No już pod koniec już musiałem trochę już... Miałem takie wrażenie, że już trochę się męczę tym fizycznie, takim mentalnie, tym takim przygotowywaniem do walk, bo ciągle miałem w głowie takie uczucie, że ciągle są przygotowania, że ciągle walka. Skończyłem myśleć o jednym przeciwniku, zaraz jest od razu kolejny, już praktycznie zaklepany był, więc od razu po ostatniej walce 3 tygodnie przerwy całkowitej od maty, odpocząłem sobie, święta, także wracam teraz wypoczęty, nowy rok, nowe wyzwania. I zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja jeszcze się cofnę do tego roku 2018. Które z tych zwycięstw było takie najbardziej pamiętne i zapamiętasz? Bo wiadomo, to był rytm, duży rytm przygotowań, duży stres, duże też obciążenie, bo ze zwycięstwa na zwycięstwo każdy się zastanawiał, kiedy przegrasz, tak? Czy ty nie, po prostu, jakby to powiedzieć, nie kiedy przegrasz, ale bardziej, czy twój organizm pozwoli ci na wykonanie takiej pracy? Ja najbardziej pamiętam swoją trzecią walkę. To była walka... Moja pierwsza walka dla M1, walka w Chinach. Najbardziej zapamiętałem, bo to był chyba największy taki przeskok z lokalnej gali w Lublinie. Chyba dwa miesiące później poleciałem do Chin na galę M1, więc to naprawdę było raz, że takie najbardziej zapadające w pamięć i według mnie najważniejsze, bo wygrana w dobrym stylu dała mi kontrakt długoterminowy z organizacją M1. Nie myślałeś o tym, że lecę i nieważne, przegram, to nikt się nie zmartwi, bo jestem już na międzynarodowym poziomie, więc nie mam obciążeń. Była taka myśl chociaż przez chwilę? Ja tak nie myślę. Nie myślę tego, że przegram czy coś. Po prostu będzie co będzie. To jest sport tylko. Wygram, będzie super. Jakoś nie staram się robić jakiejś presji, żeby wygrać, że to muszę wygrać. Później to tylko niepotrzebnie spina w walce, tak człowiek nie jest sobą w walce, robi rzeczy, których nie powinien robić, także ja staram się wychodzić na pełnym luzie. Najbardziej właśnie, najlepiej mi to wyszło w ostatniej walce, gdzie była spokojna głowa jak nigdy. Najtrudniejszy przeciwnik, można powiedzieć, najcięższy w mojej karierze, a byłem najbardziej spokojny ze wszystkich dotychczas toczonych pojedynków. Walka z Charlesem Andrade, która też, można powiedzieć, była chyba na najdłuższym dystansie, tak? Toczona, bo chyba dłuższej walki nie udało ci się stoczyć niż z takim weteranem. Tak, to on akurat walczył mądrze. Na moją niekorzyść też był taki fakt, że trochę były przygotowania zepsute do tej walki. Jakoś tak nie mówiłem tego jakoś tak szerzej, ale 2 tygodnie byłem wyłączony z treningów, nos miałem złamany. Pojechałem na walkę z złamanym nosem, co to dużo mówić, nie? Bez sparingów, z połamanym nosem, trzeba było na to uważać. Niektórzy myśleli, że jest poważnie, że jest odwołana walka i tak dalej. Nie no, jadę. Nikt nie wie, że mam złamany nos, szybkie nastawienie i jedziemy, walczymy. Walka też, która ci uciekła, jedyna, która ci uciekła, walka z Janikiem Bahatim, bo organizatorzy nie zdobyli się na kwotę, którą zaproponował chyba twój menadżer, o ile się nie mylę, ale dzisiaj chyba mają czego żałować, bo można było powiedzieć, że mieliby naprawdę zawodnika, który no, aspiruje dzisiaj do największych organizacji na świecie, bo nie bójmy się tego powiedzieć, tak? Dwie były takie walki, co mi uciekły. Pierwsza to była z Bahatim, no ja miałem, to była propozycja 3 dni przed galą, a z kolei 2 tygodnie później już miałem tą zaklepaną walkę w Puławach, także no i tak był napięty mocno grafik, a jeszcze była propozycja, już wiedziałem o tym, że będę walczył w grudniu w M1,
Więc no, raz, że było ryzyko, no to my też zaryzykowaliśmy, powiedzieliśmy, że chcemy większe pieniądze, na które się organizatorzy nie zgodzili. No to to była pierwsza taka walka, taka bardzo fajna, która mi uciekła. A druga to była z Karolasem Wymolą na gali Kiss FM w Czechach. Też byłoby fajnie, gdyby się udało stoczyć, ale z kolei ona była chyba tuż po świętach, czyli no ciężko było mi to połączyć walkę z tym, z Gigo Kukaszwilim i jeszcze z Wymolą zrobić po świętach. Czyli 9 walk w ciągu roku byłeś w stanie stoczyć? Nie, no to wiadomo, że to takie, to nie tylko były, to nie są jedyne propozycje, które musiałem odrzucić, bo już nie miałem czasu, no też jestem człowiekiem, już bez przesady, tam nie będę robił 16 walk w rok, to jest niemożliwe. Musiałem odmówić także no, tutaj na DFN-ie, no dużo było propozycji, no niestety nie da się dopiąć tego tak, żeby i tak 7 walk to jest bardzo dużo. No tak, ale teraz to otworzyło Ci okno jakby na większe organizacje, na większych promotorów, wszyscy się Tobą interesują, bo w środowisku gdzieś to krąży, tak? Krąży ta informacja, że jest taki zawodnik, pojawił się talent w wadze półciężkiej, która jest trudną wagą. No tak. Mam takie wrażenie, że na świecie mnie trochę lepiej znają niż w Polsce. Może nie to, że znają, bo w Polsce na pewno jestem bardziej znany niż gdzieś tam za granicą, ale mam więcej ofert za granicą niż z Polski. Taka sytuacja nietypowa. Rafał, najbliższy plan, 3 miesiące, jak to będzie wyglądało? Jest jakaś walka? Czekam na odpowiedź od Rosjan, oni teraz mieli święta, według kalendarza chyba nowy rok, nie wiem czy już po nowym roku jest. Nowy rok będzie teraz. Dopiero będzie, tak, no to oni chyba jeszcze tam imprezują, bo jeszcze nie odpisują na maile, żeby, chcemy wiedzieć po prostu miesiąc, przynajmniej miesiąc, nie musi być dokładna data kolejnej walki. Dla mnie najlepiej, żeby to była walka o pas. No i więc dalej nie wybiegam w przyszłości. Rafał, dziękuję bardzo za ten wywiad, czekam na, może nie od razu 7 zwycięstw, ale kolejne zwycięstwa, będę się cieszył z każdego, tak jak i nasi czytelnicy, nasi widzowie, też fani w Polsce MMA. Myślę, że rzecz bez precedensu, szczególnie te 3 pierwsze wygrane walki poniżej minuty. Myślę, że to będzie trudno komuś powtórzyć. Cóż, gratuluję w klasyfikacji naszego portalu, jesteś odkryciem roku. A może w tym roku, który będzie, ty albo Janek Błachowicz będziecie razem walczyć o tą palmę pierwszeństwa, czego sobie bardzo życzę i wszystkim. No i cóż, dziękuję bardzo. No, dziękuję.